Miriam ma autyzm. Co może z tym zrobić? To jest Miriam. Miriam mieszka z rodzicami. Lubi czytać książki. Czyta wyłącznie książki o motylach. Kocha motyle. Miriam chodzi do szkoły. Miriam często czuje się osamotniona. Miriam nie lubi szkoły. Z trudem zdobywa przyjaciół i często jest sama. Nie rozumie żartów innych dzieci. Nie wie czasami, czego oczekują inne dzieci. Myśli, że inne dzieci też jej nie rozumieją. Czuje czasami, że różni się od innych dzieci. Miriam uważa, że nauka jest trudna. Dzieci w klasie bardzo hałasują. Czasami mówią wszystkie naraz. Głowa Miriam szybko się zapełnia. Miriam cierpi z tego powodu. Miriam bardzo się stara, a mimo to nie jest w stanie uważać na lekcji. Szybko się złości, kiedy czegoś nie rozumie. Rodzice Miriam szukają pomocy. Ojciec Miriam dzwoni do lekarza rodzinnego. I umawia się na wizytę. Lekarz rozmawia z Miriam i jej rodzicami. Stwierdza, że Miriam potrzebuje pomocy. Lekarz kieruje Miriam do psychologa. Lekarz rodzinny i gmina są w stanie pomóc dzieciom. Dziecko może zawsze na spotkanie zabrać kogoś ze sobą. Kogoś, komu ufa. Miriam z rodzicami idą do psychologa. Psycholog pomaga dzieciom prowadząc z nimi rozmowy. Psycholog wiele wie na temat dzieci i tego w jaki sposób się czują. Kiedy ktoś nie chce mówić w języku niderlandzkim, może zwrócić się o pomoc tłumacza. Tłumacz pomaga wszystko zrozumieć. Miriam najpierw zapoznaje się z psychologiem. Następnie psycholog przeprowadza badanie, zadaje pytania Miriam i jej rodzicom. W ten sposób stwierdza, jakiego rodzaju problemy występują u Miriam. Następnie psycholog pomaga Miriam. Miriam dowiaduje się, że ma autyzm. Psycholog stwierdza, że Miriam ma autyzm. Autyzm różnie przejawia się u dzieci. Niektórym dzieciom z autyzmem trudności sprawiają zmiany. Na przykład, kiedy nie ma którejś z lekcji. Niektóre dzieci bardzo skupiają się na jednej rzeczy. Miriam na przykład bardzo kocha motyle i może czasami szybko się rozzłościć. Na świecie jest wiele dzieci z autyzmem. Dziecko się z tym rodzi. Nauka radzenia sobie z autyzmem. Autyzm ma się całe życie. Można jednak nauczyć się, jak sobie z nim radzić. Psycholog informuje rodziców i Miriam, czym jest autyzm. Rodzice Miriam uczą się, co mogą zrobić, by jej pomóc. Najlepiej, kiedy Miriam każdego dnia o tej samej porze może robić te same rzeczy. Mieć stały plan. Teraz rodzice Miriam lepiej ją rozumieją. Miriam otrzymuje pomoc. Miriam ćwiczy wraz z panią psycholog. W ten sposób dowiaduje się, czym jest autyzm. Miriam otrzymuje również od niej wskazówki. W szkole Miriam również otrzymuje pomoc. Nauczyciel pomaga Miriam. Wyjaśnia w klasie, Czym jest autyzm? Następnie Miriam i jej klasa wspólnie oglądają film o autyzmie. Film wyjaśnia, czym jest autyzm. Teraz dzieci w klasie rozumieją, czym jest autyzm. W klasie panuje teraz większy spokój. Miriam może lepiej skupić się na tym, co mówi nauczyciel. Miriam jest zadowolona. Miriam ciągle jeszcze uważa niektóre rzeczy za trochę trudne. Teraz jednak rozumie, dlaczego tak się dzieje. Również jej koledzy w klasie i rodzice rozumieją ją lepiej. Wszyscy starają się jej pomóc. Miriam zdobyła nowych przyjaciół i jest zadowolona.